Witajcie drodzy, zaczynamy kolejny sezon z AutoExe. Mam na imię Tomasz Tomaszek, reprezentuję tą firmę, która zajmuje się wyszukiwaniem samochodów od pierwszych właścicieli kupionych od nowości w polskich salonach. O tym jeszcze opowiemy później więcej. Teraz zapraszam Was, żebyście nie odchodzili od monitorów, ekranów telewizora i zostali z nami, bo naprawdę warto. Zapraszamy dzisiaj. Dzisiaj pokażemy Wam Fiata Cubo z 2012 roku. Ci, co nie szukają takiego samochodu, nie odchodźcie. Dlaczego? Dlatego, że pokażemy Wam, czym zajmuje się ta firma AutoExe i na przykładzie właśnie tego samochodu, specjalnie żebyśmy go Wam wybrali, pokażemy Wam, jakie my perełki Wam wyszukujemy, bo to jest unikatowy stan. Za chwilę sami to zobaczycie. Opowiemy trochę więcej o tym samochodzie. Teraz włączmy muzykę, zachęćmy Was tak na szybko, ogólnie, jak on ładnie wygląda. Za chwilę więcej o tym samochodzie sobie poopowiadamy. Zapraszam, nie odchodźcie. Jedziemy. Real și absolut, de când ne-am cunoscut, ceva s-a întâmplat, am uitat de trecut și nu știu cum faci de trăiesc în prezent mai mult. De fel sunt aiurită, da, Doamne ce noroc, că atunci când nu-i de mine, Tu mă adun la loc, ce floare îmi dăruiește universul de mi te dă. Że powiemy trochę więcej o tym samochodzie, więc zaczynamy. To, co zawsze mówimy, pierwszy właściciel, samochód kupiony od nowości w polskim salonie, czyli mamy krajóweczkę, stan bezwypadkowy i to, co uwielbiam. Słuchajcie, 2012 rok i przebieg tylko 57 tysięcy kilometrów. Łatwo sobie to policzyć, ile tym samochodem użytkownik robił rocznie. Mało tego, i to, co też uwielbiamy, najładniejszy kolor i samochód garażowany, wypieszczony. Za chwilę zobaczycie, w jakim to jest nienagannym stanie. Uwierzcie mi, on wygląda, jakby wjechał z salonu. I teraz mały przerywnik. Ostatnio do nas tacy zadowoleni klienci mówią, słuchaj, zrób coś, bo macie za ładne zdjęcia. I ludzie się boją, że wy coś tam retuszujecie, pokazujecie. Zobaczcie, tutaj ten stan rzeczywiście taki jest. Zaraz Wam to kamera pokaże. Te samochody, słuchajcie, u nas są, te zdjęcia, które robimy, nic nie tam nie kombinujemy, nie retuszujemy, nie podbijamy kolorów, nie polerujemy tych samochodów. One rzeczywiście są w takim stanie, dlatego warto z AutoExe nas obserwować, od nas kupować samochody, bo my tylko takie perełki Wam będziemy pokazywali i tylko takie mamy w naszych ofertach do sprzedaży. Jedziemy, zobaczcie sobie jeszcze raz bliżej. Przypomnijmy, 57 tysięcy kilometrów przebiegu, 2012 rok, tam z czerwca, z tego co pamiętam,
silnik 1.4, czyli ten tak zwany, w cudzysłowie, odporny na wszystko, więc możecie jeździć, gazować, co sobie tylko chcecie. Garażowany, w perfekcyjnym stanie, w wersji limitowanej Trekking, ona jest troszkę wyższa o około 10%, jest trochę twardsza. Bardzo fajne ma rozwiązania, słuchajcie, w środku, to Wam potem pokażemy na zdjęciach. Możecie nawet sobie siedzenie pasażera położyć na podłodze, więc i będziecie mogli później sobie jakiś tam towar ewentualnie przewozić. To, co jest, uwielbiam w tych samochodach, ci, co tego nigdy nie jeździli, to nie wiedzą, jakie to jest wygodne, właśnie otwieranie boczne drzwi. My za chwilę włączymy muzykę, zaprosimy Was do środka do tego samochodu, pokażemy Wam, w jakim nienagannym stanie jest tapicerka, ale zobaczcie, naprawdę, słuchajcie, wygodny samochód. I co ciekawe, widzisz, pokazujesz to? Tak. I jeszcze jedna rzecz. Mamy samochody dla wszystkich. Tutaj naprawdę samochód jest za około 20 parę tysięcy złotych. No w takim stanie. No to są perełki, które naprawdę uwielbiamy Wam pokazywać. I dzięki temu, mam nadzieję, zachęcam również tych, którzy nawet takiego samochodu nie szukają, a tego, co szukacie, oglądajcie nas, dzwońcie do nas, mówcie, czego szukacie. Jak będziemy mieli taki model, będziemy do Was dzwonić i w takim stanie sobie samochód, ten, który Wy szukacie, kupicie. Zapraszam. În prezent mai mult. De fel sunt aiurită ta, Doamne, ce noroc, că atunci când nu-i de mine, Tu mă adun la loc. Ce floare îmi dăruiește universul, de mi te dă tot. E visul. Się pożegnamy, to zwróćcie jeszcze uwagę na ten silnik, tak jak powiedziałem, 1.4, tam jest 73 konie, o ile pamiętam. No samochód jest nie do zajechania. Jeszcze z takim przebiegiem, 57 tysięcy. Zobaczcie, tutaj nic, nie, żadnego nie było czyszczenia, żadnych wycieków. Wszystko jest w stanie, tak jak stał, tyle czasu. Czasami sobie na drogę wyjechał, ale w większości stał u garażu. Stąd ten przebieg. Zresztą, cała historia jest do weryfikacji. Wszystko Wam pokażemy. To jest te plus samochodów kupionych w kraju, że każdy kilometr jesteście w stanie zweryfikować. Jeżeli był on serwisowany w ASO, tak jest w przedkładaszych samochodach, to rzeczywiście sobie zweryfikujecie wszystko. Zobaczcie jeszcze raz. Nie będę już więcej zanudzał. To było na dzisiaj wszystko. Cieszę się, że otwarliśmy kolejny sezon. Za chwilę będziemy Wam pokazywali następne ciekawe odsłony naszych perełek. Zachęcam Was jeszcze raz. Podglądajcie nas, zasubskrybujcie, dzwońcie do nas, mówcie, czego szukacie. Naprawdę zobaczycie, że będziecie, jak kupicie u nas samochód, będziecie w gronie tych klientów zadowolonych, którzy raz, że się cieszą ze swojego zakupu, dwa, że rekomendują nas. Na tym nam zależy. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta prezentacja. Lajkujcie, piszcie swoje komentarze. My też się uczymy, słuchamy tego, co Wy mówicie. Także to byłoby na wszystko. Do zobaczenia.